Tour Broker. Ubezpieczenia karawaningowe. Ubezpiecz z nami swojego kampera. To kolejny kemping podczas naszej podróży po Kalifornii i przyległych Stanach. Położony jest w pobliżu Doliny Śmierci, przez którą będziemy jutro przejeżdżać. Ale zanim to nastąpi, spróbuję pokazać, jak taki kemping wygląda, co tutaj się na nim znajduje. Zaraz przy samym wjeździe jest oczywiście biuro, recepcja, mały sklepik z rzeczami pierwszej potrzeby. Tuż obok można wyprać swoje rzeczy w pralni, z czego właśnie korzystamy naraz po przyjeździe. Obok znajdują się sanitariaty. A naprzeciwko można zatankować gaz do kampera. Ta wielka antena satelitarna stoi tu nie bez przyczyny. Za chwilę się wyjaśni dlaczego. Idąc do naszej parceli, można stwierdzić, że jest to dosyć duży kemping. Sporo tutaj jest miejsc. A okolica przy okazji prezentuje się dosyć pustynnie. Kemping położony jest przy dosyć ruchliwej drodze, którą właśnie przyjechaliśmy i którą jutro będziemy jechać dalej. Przydzielono nam parcelę numer 79 i oto na tejże parceli stoi nasz kamper. Tuż obok ławeczka, przy każdej parceli taka się znajduje. Jest tam też miejsce na grill. Można także małe ognisko tutaj sobie urządzić. Z drugiej strony mamy słupek z przyłączami. No i popatrzmy, co tu jest. Pierwsza sprawa oczywiście to podłączenie do prądu. Mamy już prąd podłączony. A ten kabelek to właśnie to, o czym była mowa przy antenie satelitarnej. Jeśli na pokładzie jest telewizor, można skorzystać właśnie z anteny satelitarnej. Tuż obok mamy wodę. Wodę można podłączyć bezpośrednio do naszego kampera. Wtedy nazywa się to tak zwane ujęcie z wody miejskiej. I w tym momencie nie korzystamy z pompy będącej na pokładzie, tylko woda bezpośrednio jest doprowadzona do kampera. Można ją używać do mycia, do zmywania oraz do sedesu. Ciekawym rozwiązaniem, które rzadko się jeszcze spotyka na naszych kempingach, na amerykańskich jest to normą, to jest spust bezpośredni z kampera nieczystości. Po podłączeniu specjalnej rury spustowej, która jest na wyposażeniu kampera, możemy spuścić zarówno brudną, jak i szarą wodę. Nasz kamper jest wyposażony w agregat prądotwórczy, który jest zasilany benzyną, tą samą, z tego samego zbiornika, co silnik samochodu. Jeśli chcemy z niego skorzystać, wówczas wtyczkę przewodu zasilającego podłączamy w tym miejscu. Jest też jeszcze przejściówka na wypadek, gdyby na innych kempingach nie pasowała ta, która jest normalnie we wtyczce. Zaraz za kabiną kierowcy znajduje się butla z gazem.
która nie jest wyjmowalna, nie jest wymienialna. Trzeba po prostu podjechać na stację i tam gaz zatankować za pomocą węża. Parę informacji jeszcze o samym samochodzie, a więc kamper, którego wypożyczyliśmy, jest zbudowany na bazie Forda i w gamie tego typu pojazdów jest trzecim co do wielkości, nosi oznaczenie C25. Pod jego maską kryje się silnik widlasty V8. Najprawdopodobniej o pojemności ponad 5 litrów i mocy około ponad 325 koni. Według danych fabrycznych powinien spalać od 23 do 28 litrów benzyny bezołowiowej. My w praktyce stwierdziliśmy najniższe spalanie 21, najwyższe 27 litrów benzyny bezołowiowej, 87. Jego długość to 25 stóp, czyli 7 m 60 cm. Wysoki jest na 12 stóp, czyli 3 m 70, a szeroki na 3 metry, czyli 10 stóp. Wszystko oni tutaj podają w stopach. Przy drzwiach wejściowych na zewnątrz znajduje się oświetlenie. To jest gaśnica. Kuchenka trzypalnikowa. Szafki, niektóre są zamknięte na stałe, najprawdopodobniej ze względu na to, że znajdują się tam zbiorniki wody. No, szufladki, z lewo zmywak, kuchenka mikrofalowa, wyciąg. To jest łóżko, wygodne łóżko dla dwóch osób, na wygodnym materacu z tyłu pojazdu. U góry również są szafki. Obok znajduje się łazienka z prysznicem. Wyciąg, oczywiście sedes. Na zewnątrz mamy umywalkę niewielkich rozmiarów, chyba trochę nieamerykańska jak na swoje wymiary. Tuż obok jest szafka ubraniowa, pod spodem szuflady. Obok mamy lodówkę u góry z zamrażalnikiem. To już jest opróżniona, ponieważ za chwilę będziemy tego kampera oddawać. Na dole mamy ogrzewanie. Ogrzewanie jest elektryczne. Jego wyłącznik znajduje się obok umywalki. Informacja jest tutaj taka, że jeżeli chcemy korzystać z niego gdzieś na postoju na dziko, to na akumulatorze wytrzyma akumulator około 2 godzin. Na suficie jest klimatyzacja. Działa, wszystko w porządku. Działa oczywiście tak jak i mikrofalówka wtedy, jeżeli mamy napięcie 110. Tu w Stanach nie mają 230, możemy korzystać z tych urządzeń wtedy, jeżeli jesteśmy podpięci do prądu, albo gdy korzystamy z agregatu, który mamy tutaj na pokładzie. Alkowa też dosyć duża, chociaż mogłaby być trochę wyższa. Parę razy głową zawadzaliśmy o sufit. Tutaj oczywiście szafki standardowo. Miejsce do spania dla w zasadzie jednej osoby. Też rozwiązanie znane z naszych kamperów. No, powiedzmy, że dwoje dzieci mogłoby tutaj się przespać, ale generalnie kamper, ten kamper jest przeznaczony dla
pięciu osób. To jest jeszcze dodatkowe siedzenie. Jeszcze dodatkowe szafki nad wejściem i przy wejściu. No i na tablicy rozdzielczej mamy panel. Tutaj mamy włączanie wody, pompy wody. Tu możemy sprawdzać stan zbiorników i naładowania baterii. A tu się włącza ciepłą wodę. Tym przyciskiem uruchamiamy agregat. Obok jest licznik wykorzystania tego agregatu. A tak wygląda kabina kierowcy i pasażera. Oczywiście skrzynia automatyczna z tempomatem. Podróżuje się tym w zasadzie bezproblemowo na autostradach, gdzie prędkość jest dozwolona do 75 mil na godzinę, czyli niecałe 120 km na godzinę. Wcale nie czujemy się, że jesteśmy za wadą na drodze. Jedziemy tak jak i inne pojazdy. Chociaż tutaj trzeba przyznać, że kierowcy w Stanach, przynajmniej tutaj, gdzie my się poruszaliśmy, bardzo przestrzegają przepisów czy ograniczenia prędkości. No i tak ogólnie wygląda ten kamperek. Nie jest on już nowy, tak na wygląd nie znalazłem tutaj żadnej specyfikacji do tego modelu, ale może mieć około przynajmniej 25 lat. No, prezentuje się zupełnie porządnie. A tutaj mamy jeszcze urządzenie alarmujące przed dużym stężeniem dymu. Nawiasem mówiąc, na początku nam już działało, ale później się przyzwyczailiśmy do szybszego otwierania okienka, które tutaj się znajduje, i tego sygnału już później nie było słychać. Ogólnie podróżowało się tym dosyć dobrze, aczkolwiek poziom hałasu w tym kamperze dało się odczuć, szczególnie wtedy, gdy jeździło się po drogach amerykańskich, długich, dużych, szerokich, ale niestety nawierzchnia na wielu tych drogach była, lekko mówiąc, chropowata. A to się dało odczuć podczas jazdy. Szczególnie ożywały wszystkie przedmioty martwe w tym pojeździe. I jeszcze jedna uwaga. Przezornie zabraliśmy z domu przedłużacz. Tutaj akurat na trzy gniazdka. Z przejściówką. To się przydało, bo w tym samochodzie mamy podłączenie tego typu amerykańskie. Inaczej byśmy nie mogli ładować swoich telefonów. Pomysłowym rozwiązaniem jest umieszczenie w przedziale bagażowym stolika. Aczkolwiek wyjęcie go wymaga usunięcia przedtem bagażu. Przynajmniej części bagażu. Otóż w podłodze jest oddzielny segment, oddzielna część. Wystarczy ją podnieść, dosyć ciężka, i mamy stolik gotowy po rozłożeniu nóżek. Ciekawostką natomiast jest to, że krzesełka do niego można wypożyczyć za dodatkową opłatą. Takie krzesełka turystyczne kosztują w sklepie $16, a wypożyczenie jednego kosztuje 12. I tak oto gotowi jesteśmy do tego, aby usiąść przy stole, złożyć posiłek i tak dalej. Przedział bagażowy dosyć duży, nawet bym powiedział bardzo duży, tylko korzystanie z niego wymaga oczywiście wyjścia na zewnątrz. Ma tutaj oświetlenie, dwie lampy solidnie oświetlają ten przedział. Tutaj pod
tymi walizkami znajduje się wąż do wody. Powiedziałbym, że jak na samego węża, to dużo, duża przestrzeń tutaj jest. Można to oczywiście wykorzystać jeszcze na dodatkowy, jako dodatkowy schowek. I wyłączam. Tour Broker. Ubezpieczenia karawaningowe. Ubezpiecz z nami swojego kampera.